serce złożyć najświętszą ofiarę, którą sprawuje wasze intencje. Aby dobry Bóg wam błogosławił, obdarzał przybranymi łaskami was do obecnej, waszych bliskich. Uznajmy teraz, że grzeszni jesteśmy. Zanieśmy do Boga nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, Matkę Naszą, aby wszystkich nas prowadził drogą zbawienia. Ciebie prosimy. Będzie czasem radości. Są parada pięknie przygotowanych koni, które będą wybrały udział w gonitwie. W pogoni za lisem, tak? Niech radość z udziałem świętego Huberta będzie udziałem państwa. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam was serdecznie. Szczęść wam proszę. Pan z wami. Zapomniałam podziękować bardzo serdecznie księdzu Darkowi za odprawienie tej mszy. Dziękuję bardzo. Chciałbym chętnie zostać, ale muszę wracać, bo rozliczę obowiązki duszpasterskie, wzywają mnie do powrotu. Sama nazwa gonitwa świętego Huberta bierze się od naszego patrona, czyli patrona jeźdźców, myśliwych, a także leśników. Witam państwa, dzień dobry. Nazywamy się Lira, już pani nas przedstawiła, działamy przy nadleśnictwie Susz. Jeżeli chodzi o muzykę myśliwską, to można tu... W zasadzie można powiedzieć, że muzyka towarzyszy łowom od zawsze. Kiedyś spełniała rolę informacyjną. Myśliwi się porozumiewali między sobą za pomocą różnych sygnałów na rogach prostych, bez wentyli. Teraz mamy rogi stosowane do grania muzyki, już takiej sensu stricto. Przedstawię w skrócie, na tym polega dzisiejsza gonitwa. Będzie goniony list, tak jak to było kiedyś w polowaniach. Widzimy, że tu na przodzie jedzie list, kiszą kitę ma przyczepioną do ramienia. I zadaniem jeźdźców myśliwych będzie zerwanie tej kity. Na klaczy Osona jedzie właśnie list, Jakub Krząż. Następnie jedzie Asia Samson na koniu wołczym. Magda Wróbel na klaczy Mizuri, Paulina Sicińska na Zorce, Kamila Drzwińska jedzie na takim na głowie, będzie to nam kręcił wspaniałe filmy, Michał Wróblewski na koniu Sonet, Ilona Jaśnińska na Czikicie, no mamy tu zaprzyjaźnionych gości jeszcze, Edwarda Krajewskiego na klaczy Korona z naszej stajni zaprzyjaźnionej Strumiejek, Julia Krajewska na klaczy Kopia również. Konie, jak widzimy, się już rozprężają. Koło nas gniazdo. No i znowu ten jasny, zabelowany kon. Maść izabelowata wzięła się z tego, że swego czasu księżna Habsburżanka przyrzekła swojemu mężowi, tak właśnie księżna się ubłądziła, przyrzekła swojemu mężowi, że będzie mu wierna, dopóki on nie wróci z wyprawy wojennej. Ta wyprawa dosyć długo trwała, więc ta wierność polegała na tym, że Habsburżanka nie zdejmowała bielizny. No i kiedy wrócił Habsburg do domu, to Izabela wyglądała tak jak ten. O, i teraz mamy siwego. Ciekawostka, konie siwe nie rodzą się takie wielutenkie jak ten, który koło nas wstępnął. Mogą być szare, czyli czarne, mogą być gniade.
spełniało. Magda z narażeniem życia rzuciła się na tą bitę. Zrobiła to bravurowo. A także zrobimy bita, żeby troszeczkę tam się oddalił, nabrał. Kita spadła, a jeszcze tego brakowało. O, wicha się rozkręca. Nice. Thank you.
A naszej Aśki nie ma? Ledwo się utrzymał. Podniósł rękę do góry. Tam sam wejście do nory. I rękę się zatrzymujemy. O, sorry, no to ja już nie wiem kto. Na pół, no czyli tak jak mówiłam, przeszło na pół. Zdarmili za nas sprzęty, tak jak kiedyś to było. Ilona Jasińska, Michał Kuberski. Może zdjęcie będzie. Przygotowują się młodsi jeźdźcy do Hubertusa Szukanego. No porwali mi się. Rundę honorową. Spokojnie. Panowie sygnaliści muszą niestety nas już opuścić. Bardzo serdecznie im dziękujemy. Było nam bardzo miło. No to... Oklaski dla... Oklaski dla Lisa i dla wszystkich miejsców. To może tylko tak jak tu się stoi, wydaje się, że to jest takie proste, ale naprawdę nie jest. Nie wprowadzany poszukany. Kurt, Adriannę Szczopkę, Martę Tkusz i Paulinę Sicińską. Jedziecie za mną. Marta, idziesz z nami? Wojtek? Ustawić zastęp. Ustawiamy zastęp, załatwi... Komisyjnie będziemy sprawdzać ilość cukierków.